Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Telefon właśnie mi spadł, już go podniosłem. Poprawiam. 27 chyba dzisiaj towar. Te lampie. Widzę, nie, panie tego. No, nie dasz pan wiary. Nie dasz pan wiary. Ile dzisiaj tych sztuk Mokka X, czyli z napędami. Kawka świetna. Akurat na te upały dzisiejsze siadła wzorowo. Tu gdzieś się muszę przez murę przetransportować. Jestem, między busami przemknąłem. Są takie busy różne. Ja wciąż trupem węża i jakiś może pakiet AMG tu ogarnę. Doloty na podczerwień. Tu są nowsze, może być jakiś mądek, chociaż wątpię. To jest super ładna. Dobra, idziemy na plac obok, po sąsiedzku. Nikt nie będzie gadał przy dziecku, oczywiście po niemiecku. O! Można by się, powiem wam, przyzwyczaić. Objazd 3D. To do środku. Boże, jaki hebel. No dobra. Żartowałem. No to widać, jak lampa jest czysta. Widać, że świeża, nie jakaś usyfiona. Rejestracja może być nieczytelna, bo wiadomo, o co chodzi. Idziemy na placek kawałek dalej, z buta. Z momentem widziałem siódemkę BMW elektryczną. Muszę zbadać temat, czy one są elektryczne 100%, czy raczej siódemkę. Chciałoby się, Zaremski, matole. Piątkę oczywiście widziałem. Elektryczną. Łapię mrozik już? A już łapię. Już wraca z plus 2 na 0. Lekko twardnieje mu tam. Że tak się wyrażę. Ktoś tu był z profesjonalnym sprzętem, widzę. Też rano się chodziło. A teraz to schodzi bez żadnego drapania. Sporcik, siedzonko grzane, o, kierowniczka grzana. Szkoda, że nikogo na budce nie ma. 14 kuźwa, zimorodki, bo zamykały niektóre placyki. A Xenon jest tu, gdzie bogato. Tu gdzie cena, to niestety. Szukamy raczej taniej. Dobra, tu wejdźmy. Na razie przodem. Bo później tyłem to jest A3, to nie. Tak nie jest koatrem. Tu jest insygnia, tam jest jakiś grubas. Oho. Tu się być nie może. No by tak tu wężykami porobił. Właściwie już być nie może. Może. Nie jest źle. Można by się na przykład ogarnąć gdzieś na Chorwację na Azot. Oczywiście paliwo na koszt sprzedawcy. Dałbym radę pokierować. Talizman. Volvo też nie. Jakiś świat Volvo tu jest. Świat Volvo. I Peugeota. O, tu przejdę, nie przejdę, przejdę. Się tam młody nie piłuj. Gościu. Jak coś, to w razie gdyby się paliło, to
Jest wszystko przygotowane.